dzisiaj mamy całą Energylandię tylko dla siebie! My zamy dzisiaj tutaj cały dzień i zaczynamy od najłatwiejszych kolejek do tych najtrudniejszych, najgorszych. I ogólnie najlepsze w tym wszystkim jest to, że jedynie ja, Fausty i Patryk byliśmy tutaj wcześniej, a pozostali nie byli, więc ja się mega jaram, bo chcę zobaczyć waszą reakcję na wszystko. I jedna zasada, najważniejsza zasada, każdy musi spróbować chociaż raz, łącznie z naszą kochaną menadżerką. Tak jest! Każdą menadżerką! Się pod tym. I jeszcze jesteśmy dzisiaj z Kasią! Kasia nam dzisiaj potowarzyszy przy niektórych kolejkach, a potem wpadamy na odcinek do Kasi, który niedługo już zobaczycie na jej kanale. Będzie bardzo mocny. Tak mocny, jak nigdy jeszcze nie widzieliście. Im starszy jestem, tym mniej jest okazji, w której dędają mi nogi, bo siedzę gdzieś tak, tak wysoko. Widzowie, widzieliście, patrzcie, co się dzieje. My będziemy dzisiaj na tym jechać, czajcie? Przecież to będzie równe, równoznaczne jak spadanie z bloku wielkiego, wieżowca. O nie, słuchajcie, nie mogę wejść. Ogólnie to sytuacja wygląda tak, że Hania boi się tych kosterów, więc ja zdecydowałam, że zabiorę ją od najmniejszej, najmniej ekstremalnej do najbardziej ekstremalnej, czyli Hyperiona na samym końcu. Właśnie tutaj mamy Energusia i ja ją mega lubię, ona jest taka dla dzieci, ale fajna. Także jeżeli będziecie tutaj w Energylandii, to koniecznie ją sprawdźcie, bo nawet dorośli mogą tam się świetnie bawić, tak jak ja. Ej, ale Wika jest kochana, bo Wika tak z myślą o Hani tak dba o nią, jak starsza siostra. Tak, bo ja jestem starsza siostra, mimo że Hania jest ode mnie starsza. Właśnie, czemu to ma być niby miałą łatwej kolejki? Według mnie to jest tak samo przerażające, jak te wysokie. Nie podoba mi się to. Strach dla mnie ma tylko jedno oblicze, straszne i straszne. Tak. Czuję się wyróżniona, że właśnie ja będę przełamywać twój strach z tobą. Ja się czuję bardzo, bardzo wyróżniona. Boję się, że reakcje Patryka będą tak przerysowane, że będę je brała na serio, przez co sama będę się bała. Ej, nie mogę się wydostać. Chłopaki, testujemy. Jeszcze jeden test. Zanim nikt żadnej wizji nie miał. Gwiazdy mówią, że to dobry moment na przełamywanie strachu. Nie ufam zodiakarom. Energylandia już otwarta 2 kwietnia w Ponadzie! Ej, boję się was! Lęk wysokości! Cię upadłem na ciebie, cholera! Pobłagałam się, ale było świetnie! Ale trzeci wydłuż! Zakaz wyciągania rąk! Ej, ale dzisiaj będzie fajnie! Stary, jak teraz to najmniejszy my mamy obstrany majtę, to dopiero tam, stary! Nikt nie dostał melon jeszcze, lecimy dalej. Ale słuchajcie, dobra, to jest dobre info, że nawet takie cykory jak ja, nawet większe, tutaj mogą się super bawić, więc jest git. Ej, ale musimy zrobić na jakiejś większej, zrobić challenge, komu się uda, cały przejazd bez żadnej ekspresji. Nie, bo to pan traci. Nie, to jest fajne, da się. Lećmy na następną, bo się podjarałem, mam adrenalinę teraz. Ej, chciałem tylko pogratulować nam, że my przeszliśmy pierwszy roller coaster. Tak, pierwszy level one complete. Pierwszy porządny roller coaster w życiu. To był nasz pierwszy raz. Teraz słuchajcie, lecimy do strefy Bajkolandia, gdzie jest wiele mniejszych atrakcji dla młodszych dzieci albo dla Hani. Ale też fajnych, sprawdzimy właśnie. Czy Hania też będzie się bała na takie małe. O, tak się Bartek jakiś! Babika! Jakbym była dzieciem, Jezu, przecież ja bym chciała wszystko. Teraz też w sumie chcę, ale nie mówię o tym głośno. Ja chcę taką. Kupisz mi, Hania? Ej, zatrzymajmy się na chwilę, bo chcę wam coś powiedzieć. Jak będzie cieplejszy... Jestem w ciąży? Nie, jak będzie cieplejszy sezon i przyjedziemy tutaj, to tutaj można robić taką wojnę na pistolety na wodę, więc jest to dla was, na pewno byłaby to dla was świetna zabawa. Idziemy. Zawsze moim takim mini marzeniem było do Disneylandu pojechać,
A kurde, mamy normalnie w Polsce taki Disney. No, myślę, że nawet jest lepszy, jeżeli chodzi o kolejki, o takie no? rzeczy. Patrz, nóżki śmierdziuski! Patrz, pojęta na gra. Coś dla mnie, sprawdzam! O! Czemu to o! A jest Gengar! O, ale i tak fajne. Karuzela, latające huśta. Zewnętrznej. Losta! Nie dostałam się! Trzeba się z Patrykiem za ręce. Proszę, żeby się jesteś Spidermanem! Kochani, zostawiajcie łapki w górę! Łapeczki w górę, a dobra. A nie! Łapcie! Wow! Ania, szykujesz się na następną atrakcję? Ej, ale to jest, to jest Capture Gang. Wrócimy się. Genio! Kurde, znasz sprzęt! A mówili w szkole podstawowej, patrz pod nogi na wycieczce szkole. Nie cały czas w tym ekranie siedzisz. No ale... Także namawiacie swoich wychowawców, swoich znajomych z klasy po to, żeby tutaj przyjechać, bo oprócz tego jest teraz konkurs, że musicie nagrać z klasą TikToka i oznaczyć Energylandy i możecie wygrać dla całej klasy taki wyjazd do takiej Energylandy. Witajcie w Energylandy! Nie, nie! Witamy! Czy to książę ze siedmiu górogrodów? Tutaj, tutaj, tak, nie, tak, tak, dzień dobry. A ja gdzie jest Fiona? Tu. Tu! Tylko jeszcze się nie zmieniła w tą piękną postać. Dokładnie tak! Teraz będziemy się kręcić na takiej karuzeli i tym razem chcę mieć dużego konia, nie małego. To ja mam najmniejszego, co to jest? Jokoniku mój mały. Jokoniku mój duży dzisiaj. Ej, dźwigasz mi się. Próbujcie z rękami do góry. Wow! Nie! Nie! A co ma dragon? Co, o stary, oceniam tą kolejkę. 10 na 10. Dawno się tak szybko nie kręciłem ogólnie. Kamienie! Kamieniara. Kamieniaro, chodźże. Chodźże. Oplułam! No i jesteście teraz piękni widzowie. Ania, patrz, to jest tu nawet siatki bezpieczeństwa, jakbyś wypadła. Nie idę na nią. Zobacz. A to dla mnie. To jest jak wypadniesz, to wtedy cię złapie. Poczekajcie, ja muszę się zastanowić. Nie no, nic. Jak to jest? O, boję się trochę. One są już duże, one już nie są małe. To już nie są takie o, to już są naprawdę poważne kolejki. Idziemy teraz na kolejkę, która nazywa się Dragon. Tutaj jest taka fajna rzecz, inna niż poprzednik, że tutaj akurat mamy zapięcie tylko tutaj od góry, a nogi są luzem. Tak. Zostawcie łapeczkę w górę. Babenek! Trzymamy się za ręce do końca, tak wrócimy! Dlaczego żyje adrenalina? To było piękne! I teraz się zaczynają teraz te hardkorowe! Czujcie dalej? Ale muzyka!
super. Lecimy. Wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że miałem tyle endorfin, tyle pozytywnych emocji, że w trakcie jadę i zacząłem krzyczeć kocham cię do nikogo. O, to jest 1/3 Hyperiona. Nawet mniej. Dobra, lecimy na Formułę 1. Lecimy na Formułę. Wcześniej miałem taki moral, że mam szansę wygrać u Fusialki na challenge'u, a teraz po smoku mam takie, że może jednak nie. Ej, to załóżmy deal między nami, kto pierwszy wymięknie o 100 zł. Dobra, ojej, to jest dobre. Między nami tylko, bo mamy podobnego tryharda zawsze w takie rzeczy, więc ja uważam, że powinniśmy się złożyć o 100, to wymięknie pierwszy. Rozwiązanie tego zakładu będzie u nas na Instagramach, więc zapraszamy do nas na Instagramy. Ona będzie totalnie inna moim zdaniem, bo to będzie tylko szybko i będzie wciśnięcie. A ja właśnie nie lubię prędkości. Ale to będziesz wciśnięcie w... A ja uwielbiam zapieprzać. A nie posikam się w trakcie tego? Ej, ale taka ciekawostka, wziąłem ze sobą spodnie na zmianę. Nie ma nic przede mną, to jest najgorsze uczucie. Właśnie klinowie na tańcu. O, ale się boję, ale się boję. A będzie ten. Ej, nie można tu wchodzić jak ktoś z bagażami. Nie można tu mieć walizki. Jakbyś chciała, to nie możesz wnieść tu walizki. Boże matko, kochana, kocham cię! Gorsze, że jak powiedział, mam challenge, żeby nie reagować, to przestałem. I tak nagle jadę, jakby nic się nie dzieje. Ja przez całą drogę nic nie zareagowałem. Ja mordek spał. Udało się. Najlepsze są przeciążenia w Owarodu. Ale jestem dumny z Hani, bo totalnie się bała przed. Jak się dowiedziała, że jedziemy tutaj, to mówiła, nie, ja zostaję w domu. Powiem wam, że jestem szczęśliwy. To jest jestem... cała wypowiedź Bartka, jest szczęśliwy. Jestem... Cieszymy się twoim szczęściem. Idziemy na smoczy gród! Strasznie mi się żyga. Ej, challenge. Jak będziemy na górze, plujesz i jak zjeżdżasz, zobaczymy, czy złapiemy, co? Myślę, że na pewno ktoś złapie, ale nie ty, tylko na przykład Hania czołem. Wiesz, normalnie jakbym szła na misję w średniowieczu. Wiedźmin, i wiecie, iść do sprawy. Smoczy ogród! Cześć, witamy w moim zamku. Jak wam się podoba mój zamek? Bardzo ładnie się. To jest moja królowa. Very nice. Teraz czeka nas podróż bardziej taka parkoznawcza, rekreacyjna, widokowa. Już nie musimy się bać aż tak. Uważaj na smocze jajo! Bartek mówi, żeby uważać na smocze jajo. Jest smocze jajo. Cześć, Benek! Cześć Benek! Jest wpyte! Fajne właśnie jest też to, że znajdą się też kolejeczki dla dzieci młodszych. Ja też jestem
prostu. Tak, które się po prostu boją czy coś. W tym miejscu znajdzie się dla każdego coś fajnego. Także każdy fajny autobus. Tak. Barże się boję. Co ty gadasz? To nie jest straszne w ogóle. Ty... To? No nie jest. To? Bardzo się boję, bardzo się boję. Bardzo się boję, boję się bardzo. I to bardzo się boję. Kolejna kolejka to jest taka wodna bardziej. Abyssus, Kłębinowiec. Będzie fajnie. Ja nigdy na tej kolejce nie byłam i trochę się stresuję, no ale to jest taki stres przełamywania nowych kolejek. Chyba nie stresowałem. O nie. Najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że wszystko trzeba brać na spokojnie. Ale wysoko! Deszczówki, tak. Ta, w której byliśmy teraz, chyba moja ulubiona najlepsza była. Najlepsza była. Była najlepsza. Ja Patryka zacząłem przepraszać, bo czułem, no nie wiem, różne emocje we mnie wyzwalają różne kolejki. Strat. A ja słyszałem, Bartek siedział i kochał cię. Musimy pójść na jaką zjeżdżalnię, Patryk? Ekipa, to jest ekipa. A z nią dzisiaj nagrywamy odcineczek. A to nasz szefo. Ekipa. Kiedy robiłem kolejkę Gen-Z, przypomniałem? To jest dla mnie pytanie. Tak. Najgorzej, nie wiem. Słuchajcie, Hania była największą boi dupą, a teraz przez nią musimy drugi raz jechać. Ona najgorsza jest. A on tam z góry jak się jedzie, to... Jest bardzo ciekawa, jest pranksterem, tak jak Karol Wisiewski. YouTube'owa. Super ekipowa kolejka, nie spodziewałem się. Tak, rewelacja, serio. Jeszcze fajne filmy, to jeszcze taka super kolejka. Mamy zaliczone większość kolejek. Na większych i najlepszych. Teraz lecimy troszeczkę odpocząć przed odcinkiem Fusialki. Lecimy się nagrzać, wypić herbatkę, coś tam może przekąsić, chociaż wątpię, bo nie, to ja mi się, tak, że ja chce. Tak, bo wtedy więcej treści żołądkowej, tak, to się fajnie wymiotuje. Jak chcę. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Zobacz sobie do góry, skąd ty będziesz stamtąd? Kąt 90 stopni spadasz, masz kurde, nie wiem, ponad 100 wejdziesz i w tym momencie ci odcina. Odcina, czaisz to? Masz takie przeciążenia na dole jak jesteś? Lepsze jest to, że później masz stan nieważkości stary w jednym momencie i się możesz poczuć jak w kosmosie. Normalnie. I wyobraź sobie, tylko tutaj cię trzyma, nie? Nie mówcie tego, stan Hani. Stan nieważkości. Nie mówcie tego Hani. Ogólnie Hania po zakończeniu przejazdu kolejką ekipową powiedziała, że no ja może jednak się zrobię. Pójdę ej, na tak, tego. Ej, tego Hani nie można mówić bez. Ale Hania podobno gra na cheatach. Czemu? Bo traci przytomność. To wtedy nie pamięta, bez sensu. Ja jeździłem autem z Patrykiem Baranem, niczego się nie boję. Wczoraj to przeżyłam i po wczoraj myślę, że jestem odważna już na wszystko. I pamiętaj o zakładzie między nami. Przybytki, jak się wczacie? Bardzo dobre. Pycha. Sprawdzam, czy się zżyłam. Idziemy na podobno najbardziej emocjonującą, na Hesarion. No ja muszę przyznać, że nadal nie jestem pewna. Ale najwyżej zemdleję. Ja zaraz wymiotuję.
że ja teraz totalnie wychodzę ze swojej strefy komfortu, bo jak tutaj byłam kilka razy, to nigdy nie szłam na tą kolejkę, a teraz idę i się boję. Teraz coś takiego, że pomimo tego, że byłam na tym Hyperionie już 3 razy, to zaczyna mnie brać stres i tak jest przed każdym wjazdem tutaj. Przejazd, nie ma utrudnień, po prostu jedziemy testowo. Nikt nie spełniał, tak? Nie. A Hania gdzie spełnia? Ja trochę spełnia! Ja już się boję! Ej, wyobraźcie sobie, że jesteście w rakiecie! Tak? Mogę uciec? Myślisz, że cię stopnie? Uciek! Łap go! Czemu tak chodzisz w kółko? Co się dzieje? Co się dzieje? Nic. Co się dzieje? Nic, jest okej. Okay. Ja się panicznie boję wysokości, ale tak że... Ale zamkniesz oczy, albo będę nie umiem, bo wiem co to jest. Nie dam rady, nie z przodu! Jeżeli będę rzygał... Mocno, wagam bardzo mocno, najmocniej jak pani umie. Niech pani sprawdzi 10 razy. Spokojnie. Ale tak serio, jakbym chciał, jakbym czuł, że leci mi już, to tu, nie? Czy tam? Nie będziesz w stanie tego zrobić. Mogę wyjść? Patryk, tylko rzygaj tam. Ej, a mi uciska trochę w jajka, mogę poprawić jajka troszkę i wtedy ten? A, kurde! Ej, słuchajcie, Patryk ma moment krytyczny i chce zrezygnować. Nie, to już jest luźniej niż było. Niech pani mocniej. Ja nie chcę mieć dzieci. Marina. Strasznie, mocniej. Nie podkręcajcie. Ej, patrzcie, Hania się mniej boi ode mnie. Od nas. A czy mój Apple Watch 7 spadnie, to coś się stanie? Lecimy! Kurde nie! Lecimy! Jezus! Ja nie patrzę! Wpadać i się bawić tak samo świetnie jak my, tak. I przełamać może jakieś swoje bariery i strachy, polecam. Bo my na pewno przełamaliśmy sporo swoich. Totalnie, tak, totalnie. Bardzo bezkit, nasze tak. Pierwsze razy, pierwszy dobrze raz. Zaliczone. Przepraszam, odbiło mi się strach. Słuchajcie, jeszcze raz dziękujemy bardzo Energyland za to, że mogliśmy spędzić tutaj tak cudowny dzień na wyłącz, tak naprawdę cały tak, park. Bardzo no doceniamy. I, dokładnie, no i chcemy zapowiedzieć jeszcze jedną fajną rzecz, czyli bingo w Energylandii. Także jeżeli chcecie, żeby taki odcinek pojawił się na naszym kanale, to koniecznie zostawcie tak z 50 tysięcy łapek w górę. Oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, żeby to nie o 17. O, nasze Instagramki też są tak. Super ważne, bo tam wstawiamy fajne, fajne rzeczy. I ciuchy. I wszystko i jest bardzo ważne. I w ogóle wszystko jest super. I wy też jesteście super. Widzimy się jutro. Pa!